Panie kuratorze, w imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości chcielibyśmy, żeby Pan również miał pamiątkę po tym spotkaniu, a uważamy, że taką pamiątką będzie praca laureatki konkursu plastycznego. Jest to pierwsze miejsce w kategorii konkursu plastycznego, dlatego mamy nadzieję, że oprawiona w tak wspaniałe ramy będzie zachwycać Pana cały czas w gabinecie. Pozwólcie Państwo, odczytam, kto jest autorem pracy. Na tabliczce jest napisane 20 lat Konwencji o prawach dziecka w Szasnysz, Agnieszka Ostrowska, klasa 5B, Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi imienia kawalera, kawalerów Orderu Śmiechu w Szasnyszu. Moje czworo dzieci już jest bardzo dorosłe, ale ja jeszcze nie jestem dziadkiem, więc obiecuję publicznie przy tylu świadkach w Szasnyszu, że ten obraz ja podaruję do pokoju dziecinnego mojego wnuczka lub wnuczki. Gratulujemy Agnieszko, gratulujemy Panu kuratorowi.